przytrzymują mnie siłą, żeby wbić mi igłę i wyssać ze mnie białe krwinki, bo Kate nie ma własnych. Że potem przychodzi lekarz i mówi, że trzeba pójść znowu, bo za pierwszym razem pobrali za mało. Musi dowiedzieć się o siniakach i głębokim bólu wewnątrz kości po tym, jak oddałam siostrze szpik. O igłach, przez które ładują mi czynnik wzrostu powodujący produkcję komórek macierzystych, żeby było ich potem więcej dla niej. Że o tym, że chociaż jestem zdrowa, to czuję się jako błażnie chora. Że urodziłam się tylko po to, żeby pobierano ode mnie substancje, których moja siostra potrzebuje, żeby przeżyć. Że nawet teraz, w tej chwili, podejmuje się decyzję o moim losie, a nikt nie uważa za stosowne spytać o zdanie osoby, której najbardziej ona dotyczy. Zbyt wiele mam do wyjaśnienia. Staram się więc, jak mogę, ująć wszystko w jednym zdaniu. Nie chcę skarżyć Boga, tylko moich rodziców. Chcę wytoczyć im proces o odzyskanie prawa do decydowania o własnym ciele. Mamo, co się dzieje? Nie mam pojęcia. Mama rozkłada papiery. Ktoś pozwał mnie do sądu. Stoję na tyle blisko, że spokojnie mogę czytać jej przez radę. Sąd rodzinny okręgu Providence w imieniu Anny Fitzgerald wniosek o usamowolnienie w kwestiach zabiegów medycznych. O jasna cholera! Moje policzki płoną żywym ogniem. Czuję się tak jak wtedy, kiedy dyrektor wysłał upomnienie moim rodzicom, bo narysowałam karykaturę matematyczną. Wnosi się o to, aby nasza klientka w przyszłości mogła podejmować samodzielnie decyzje w kwestiach zdrowotnych. Wnosi się o to, aby zaprzestać poddawania jej zabiegom medycznym na rzecz jej siostry Kate. Wzrok mamy spoczywa na mnie. Anno! Co to ma znaczyć, do diabła? A więc zaczęło się. Potrząsam głową. Nie znajduję słów, które bym mogła powiedzieć w tej chwili. Anno! Mama rusza w moim kierunku.
już bardzo dawno. Nie widziałam, żeby Kate aż tak się bała. Anna. Czy kiedy umrze czyjaś siostra? Taki ktoś przestaje mówić mam siostry. Jakby szóstym członkiem naszej rodziny. Ile w skali? Kate. Chodzi mu o skalę bólu. Pięć? Trzy. Za godzinę może być pięć. Ostrzega. Albo dziewięć. Przecież Kate czuje się świetnie. Rozlega się dziadski okrzyk mamy. Wiem. Odpowiada doktor. Ale takie przebłyski świadomości jak ten będą się zdarzać coraz rzadziej i będą coraz krótsze. To już nie jest tylko białaczka. To jest końcowe stadium niewydolności nerek. Ale po przeszczepie zaczęła mama. Mogłabym przysiąc, że powietrze w pokoju robi się nagle gęste jak gąbka. Oddałabym wszystko, żeby to wszystko nie była moja wina. Tylko doktor Chance ma na tyle odwagi, żeby spojrzeć na mnie. Z tego co wiem, Sara, przeszczep stoi pod znakiem zapytania. Ale, mamo, przerywa jej Kate i zwraca się do doktora. Ile czasu mi zostało? Tydzień. Może. Aha. Szepcze Kate. Aha. Będzie bolało. Obiecuję. Hej, to dotyka jego dłoni. Dziękuję, że powiedział mi pan prawdę. Doktor podnosi na nią zaczerwienione oczy. Nie dziękuj mi. Mama zapada się w sobie. Przynosi wzrok na te wszystkie rurki, którymi jest przykuta do łóżka. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia. Wspólnie podjęli decyzję. Czy chce pani zaproponować nam jakąś umowę? Można to chyba tak nazwać. Anno, wiem, jak wiele zrobiłaś dla Kate. Wiem też, że nie pozostało już prawie nic, co mogłoby pomóc twojej siostrze. Prawie nic. Tylko jedna rzecz daje jeszcze jakąś szansę. Jeśli przeszczep nerki nic nie da i nastąpi wznowa, wtedy ja już nigdy więcej nie poproszę cię, żebyś pomogła ją leczyć. Zrywam się z podłogi. Ostatni raz. Zrywam się z podłogi, podbiegam do niej i rzucam się jej w ramiona. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Ściskam ją dwa razy mocniej niż normalnie, bo chcę zatrzymać ten moment. Przykładam jej usta do jej ucha i szepczę, żałując tych słów już w momencie ich wypowiadania. Nie mogę tego zrobić.
Mama sztywnie je na całym ciele. Odsuwa się ode mnie, patrząc mi prosto w oczy. Przywołuje na twarz sztuczny uśmiech. Dotyka moich włosów. I to wszystko. Wstaje, poprawia żakiet i wychodzi z gabinetu. A co by było, gdybym to ja była chora? Gdyby to Kate poproszono o to samo, co ja robiłam dla niej? Co by było, gdybym w przyszłości spojrzała wstecz i mogła myśleć o tym, co zrobiłam z dumą, a nie z wyrzutami sumienia? A co jeśli sędzia uważa, że nie mam racji? A co jeśli uważa, że mam? Anno, nie możesz się teraz rozmyślić. Ja się nie rozmyśliłam. Tak mi się tylko wydaje, że nawet jeśli wygramy, to przegramy. Trzeba przyznać, że tutaj, na krześle dla świadka, dopiero jest się czym przejmować. To nie są po prostu nerwy, tak jak uważa adwokat. Nie boję się też, że mogę się zaciąć. Chodzi o to, że boję się powiedzieć za dużo. Rozglądam się po sali sądowej. Widzę mamę, siedzącą na krześle dla obrońcy. Widzę tatę, który uśmiecha się do mnie leciuteńko. I nagle tracę wiarę w to, że w ogóle może mi się udać. Jestem już gotowa przeprosić wszystkich, że zawróciłam im głowę i uciec stąd jak najdalej. Wiem, czego bym chciała. Wrócić do domu. Uciec stąd gdzieś daleko. Gdzieś, gdzie nikt by mnie nie znał. Powiedz nam, Anno, dlaczego postanowiłaś nieść pozew do sądu? Prosiła mnie o to. Kto cię prosił i o co? Mama. Onelkę dla Kate. Powiedz nam, czy decyzję o złożeniu pozwu podjęłaś samodzielnie? Wiem, czym adwokat o to pyta. Chcę pokazać wszystkim, że jestem zdolna do podejmowania samodzielnych decyzji. Mam na tę okazję przygotowane kłamstewko, ale wymykają mi się zupełnie inne słowa. Ktoś mnie do tego tak jakby przekonał. Nagle czuję na sobie wzrok obojga rodziców. Nic dziwnego. Dla nich ta informacja to zupełna nowość. Anno, kto cię do tego przekonał? Kate. Kate poprosiła cię, abyś złożyła wniosek w sądzie, domagając się usamowolnienia? To nie zupełnie było tak. Kate nie prosiła mnie, żebym poszła z tym do sądu. Prosiła mnie, żebym ją zabiła. Wysoki sądzie, czy mogę? Anno, czy kochasz swoją siostrę? Oczywiście. A mimo to zgodziłaś się poczynić kroki, które mogą doprowadzić do jej śmierci. Zrobiłam to dlatego, bo myślałam, że ona właśnie tego chce. A ja
czego chciałam. Stałyśmy przy kuchennym zlewie, myjąc i wycierając naczynia. Nie znosisz szpitali, powiedziała Kay. Ba! Wiem, że zrobiłabyś wszystko, żeby już nigdy tam nie wrócić. No pewnie. Przestanę tam chodzić, jak wyzdrowiejesz. Albo umrę. Pomyśl tylko. Mogłabyś jeździć na każdy obóz hokejowy. Studiować za granicą. Mogłabyś robić, co tylko zechcesz. I nie martwić się o mnie. Wyjęła mi te marzenia prosto z głowy. A ja poczułam, że się czerwienię ze wstydu. Jak w ogóle mogłam myśleć o czymś takim? Jeśli Kate miała wyrzuty sumienia, że jest dla kogoś ciężarem, mnie serce bolało dwa razy bardziej, ponieważ o nich wiedziałam. I na dodatek dlatego, że znałam własne myśli. Nie zamieniłyśmy już ani słowa. Wycierałam wszystko, co mi podała. Obie starałyśmy się ukryć przed sobą prawdę. Prawdę o mnie. Całym sercem chciałam, żeby Kate żyła. Ale jednocześnie gdzieś na dnie serca hołubiłam potworne pragnienie wolności. Anno, co przekonało cię o tym, że Kate chce umrzeć? Powoli podnoszę wzrok. Z wahaniem odpakowuję ten prezent, który adwokat właśnie mi wręczył. A co jeśli Kate chciała umrzeć po to, żebym ja mogła żyć? Jeśli chciała zrobić dla mnie to samo, co ja robiłam dla niej przez te wszystkie lata, kiedy ratowałam jej życie? Czy powiedziałaś Kate, że postanowiłaś przestać służyć jej jako dawczyni narządów? Tak. Co odpowiedziała twoja siostra? Aż do tej chwili nie zastanawiałam się nad tym. Ale tym pytaniem adwokat pobudził moją pamięć. Moja siostra zamilkła. Leżała tak cicho, że myślałam, że zasnęła. Pada deszcz. To jest taki deszcz, który przywodzi na myśl tam. Gwałtowne powodzie. Arki unoszone falami. To taki deszcz, który szepcze żelastym kropem. Wracaj do łóżka. Tam jeszcze czuć ciepło twojego ciała. Możesz udawać, że budzik śpieszy się o 5 minut. Kiedy byłam mała, chciałam być baletnicą. Tak samo Kate. Od tamtego momentu zdążyłam już 1000 razy zmienić zdanie. Chciałam być paleontologiem. Kosmonautką. Teraz w zależności od dnia mikrochirurgiem, poetką. I tylko jedna rzecz nigdy się nie zmienia.
za 10 lat. Chciałabym mieć siostrę. Narkomanii, strasznym, obezwładniającym poczuciu winy za wszystko, co złe na świecie, nie są dla mnie. Ja jestem jeden na milion. Dłoń, która przed nami, jest bezkompromisowym spektaklem o samoakceptacji. Jędrzej Hycnar.